Dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym i przychodzę ze śniadaniem. Mamy godzinę, słuchajcie, 9:44 na śniadanie. Dzisiaj wlatuje taki serek kanapkowy, czekoladowy Hochlanda. Ja go chyba nie miałam. Jakiś czekoladowy miałam, ale to chyba z tych takich Delikate czy coś takiego. Tego sobie nie przypominam, żebym miała. I muszę Wam powiedzieć, że nie czuć tego twaru. Jest bardzo mocno czekoladowy jak dla mnie. Mam nadzieję, że mój refluks mi dzisiaj nie spłata figla i nie będę się źle czuła po tym. No wiadomo, że tutaj ten skład, to wiecie, chociaż na pierwszym miejscu nie jest cukier, jest ser twarogowy, więc jest dobrze. No na drugim cukier i tak dalej, więc skrobia z tapioki, sól. Co prawda skład nie jest jakiś, wiecie, nie wiem, czy sobie tutaj... Będzie można zatrzymać, ale powiem Wam, nie ma długiego składu, więc to też nie jest źle. Także zobaczymy, jak będę czuła się później. Do tego dzisiaj kawka taka. Ja ją kupiłam w Dino. Jest jeszcze w Carrefourze, z tego co widziałam, ta sama, ale w Dino możecie kupić tak na sztuki po 99 groszy. W Carrefourze jest po chyba 8 opakowań w takim kartoniku. Jest ta oraz latte, z tego co widziałam, i kosztuje około 10 zł, także coś takiego. I dzisiaj, słuchajcie, będziemy jeszcze testować. Udało mi się, no akurat przypadkowo byłam na stacji. Orężada wyborowa, napój gazowany, smak sprzed lat, o smaku owocowym. Zobaczymy, słuchajcie, co to będzie. Jak zwykle światło mi płata figla. Do tego, słuchajcie, mamy pistacjowego batonika proteinowego. Nie wiem, czy go dzisiaj będę testowała, czy też nie. Czy czasem sobie nie wezmę na drogę, jak będziemy za jakiś czas jechać na wakacje. Ten miks też pewnie pojedzie z nami na wakacje. Ale to pewnie sobie przetestujemy dzisiaj. Czosnkowa grzanka grzanka czosnkowa Lay's w Lidlu. I co? I moja matcha, słuchajcie. Dobrze, że kupiłam w Aldi następną, bo moja już zakończyła swój żywot. I powiem Wam tak. 6 ją rozpoczęłam, wczoraj ją skończyłam, czyli 18. To takie prawie 2 tygodnie, codziennie jedna, czasami nawet dwie było pite, więc myślę, że szału, znaczy myślę, że tragedii nie ma. 50 gram za 9 zł na 2 tygodnie, to nie jest jakoś strasznie. Także to by było na chwilę tyle. Jak będę robiła testy, to oczywiście się odzywam. Tak, słuchajcie, ja wzięłam się za czytanie książki Piękne kłamstwa. Wybuchowa mieszanka obsesji, mrocznych sekretów. Zobaczymy. Na razie jestem, słuchajcie, na 36 stronie i 3 rozdziały przeczytałam. Książka zapowiada się bardzo ciekawie. Kto wie, przy dobrych wiatrach, wiecie, może i się uda skończyć. I przychodzę dzisiaj jeszcze z testami 3 rzeczy. 2 Wam pokazywałam na dzień dobry, a 3 jeszcze nie. I od tej 3 sobie, słuchajcie, zaczniemy. Są to makaroniki i jest to nowa jakaś wersja w Lidlu, bo ja ich nie widziałam. Mamy tutaj smak orzechowy, pomarańczowy, granat, karmel, migdałowo-figowy, cytrynowy. Cytrynowy w większości chyba się pojawia. Nie wiem, to jest jakieś hiszpańskie, chyba hiszpański jakiś tydzień czy coś znowu w Lidlu. Nie wiem, zobaczymy, słuchajcie, przetestujemy sobie makaroniki. Tak wyglądają makaroniki. Także będziemy testować, tylko muszę sobie, słuchajcie, zobaczyć, gdzie tu jaki smak jest, żebym Wam mogła od razu mówić, bo tak jak powiedziałam przy którymś już teście makaronikowym, szkoda, że nie jest po kolei napisane, tak jak wiecie, tutaj mamy, chociaż może i tutaj będzie.
Tu chyba będzie, słuchajcie, i może faktycznie tak jest, tylko że ja nigdy jakoś nie zwracałam na to uwagi, albo tylko tutaj, bo pomarańcza, wydaje mi się, że no to raczej chyba będzie pomarańczowy ten drugi, to będzie granat, karmel, cytryna na pewno na końcu, więc migdał, figa może być tutaj, nawet widzę po kolorze, gdyby właśnie coś tam figowego, więc orzechowy będzie pierwszy. No to zobaczymy sobie, przetestujemy. Także przetestujemy sobie tak, jak tutaj jest napisane, po kolei i miejmy nadzieję, że będzie tak jak... Ale one pachną, słuchajcie, ja bym mogła je jeść i jeść, ale dobra. Czyli tutaj mamy orzechowy. No raczej chyba to będzie, słuchajcie, orzechowy. Też nie wiem jak ze światłem, bo naprawdę nie mam gdzie Was postawić, a nie chcę, wiecie, gdzieś tam kombinować. Dziś znowu ciepło, ale nie na tyle, żeby, wiecie, jakoś umierać. Orzechowy. Mhm. Fajnie czuć orzechowy, tak jak ten ze sklepu Aldi. Praktycznie chyba smak identyczny. Tutaj mamy pomarańczowy z tego, co widzę, ale tego środka, tak wiecie, jest, bo jest. O, tutaj widać lepiej. Drugi ma tak samo, tylko dookoła gdzieś tam. No ale dobra. Niektóre mają więcej, inne mają mniej. Zobaczcie tutaj na przykład ten orzechowy. Pełen jest. A ten, jak widać, nie ma. No ale dobra. Testujemy pomarańczowy. Tak samo jak w Aldim, bo tam chyba też był pomarańczowy, z tego co pamiętam. Tam był chyba czerwona pomarańcza, czy coś takiego. Szczerze, ja tutaj tej pomarańczy nie czuję w ogóle. Tu nie czuję pomarańczy wcale. Tak jak orzechowy czułam, tak tutaj tej pomarańczy naprawdę nie czuć. Tutaj mamy granat. Zobaczymy. Może uda mi się gdzieś kiedyś kupić, wiecie, makaroniki takie w sklepie, w cukierni. I wtedy kupię na przykład takie smaki, jakich mogę spodziewać się właśnie w Lidlu czy w Aldim i sobie przetestuję. Mam nadzieję, że kiedyś taki test będzie, czyli granat testujemy. Czy jakby mi ktoś dał do zjedzenia i powiedz, jaki to jest smak? Za Chiny ludowe bym nie powiedziała. Tego granatu tutaj też nie czuć. Kolejny mamy karmelowy. Kolejny mamy karmelowy. I tu karmelowy też jest oblany. Karmelowy czuć, ale czy będzie w smaku? Zobaczymy. Powiem Wam, że ja spodziewałam się tego granatu, właśnie chciałam posmakować, ale tak jak mówię, go tutaj naprawdę nie czuć. No szkoda. Karmelowy. Bardzo mocno wyczuwalny karmelowy. Mamy migdał, figę. Nic nie czuć na razie. Zobaczymy, czy będzie migdał i figa. Zobaczymy, czy coś czuć, czy nie. Jest wyczuwalny fajnie migdał i tak delikatnie przełamuje figa, ale ta figa przełamuje
przełamuje tak naprawdę, wiecie, tak delikatnie. Bardziej na początku jest czuć sam ten migdał, figa na samym końcu, już tak jak takie ostatnie, jak gdyby. Nie wiem, jak Wam to wytłumaczyć. W każdym razie całkiem przyjemny. Gdzie ja tak za migdałem, to wiecie, zjem, bo zjem, ale nie jest to jakiś mój ulubiony słodycz czy ulubione jakoś tak figę bardziej. Chociaż figa jest bardzo słodka, ale tutaj właśnie fajnie się równoważy migdał z figą, bo jakby była sama figa i dobrze by była wyczuwana, tak jak tutaj ten czekoladowy, znaczy ten orzechowy czy karmelowy, to ta figa byłaby za słodka. A tak rzeczywiście z tym migdałem się fajnie połączyło. I mamy cytrynkę, słuchajcie. Cytrynka, tu raczej chyba złe być nie może. I czuć tą cytrynę tak samo jak w Aldi, naprawdę czuć niesamowicie. I liczę na to, że w smaku również będzie dobry, bo zaczęłam od orzechowego, który był bardzo fajnie wyczuwalny i kończę na cytrynce i mam nadzieję, że też będzie bardzo fajne, żeby wiecie, początek i koniec był pozytywny. Powiem tak, latem cytrynka bardzo fajnie się sprawdza w takich makaronikach i naprawdę bardzo fajnie smakuje. Jeżeli miałabym wybrać spośród tych 6 smaków faworyt, to na pewno będzie cytrynowy, to bez dwóch zdań. Słuchajcie, tu za bardzo nie mam takiego wyboru, bo nie ma takich rzeczy wow, ale dobra, cytryna pierwsza, karmel niech będzie drugi, karmel drugi i migdał figa na trzecim dam. Orzechowy też był fajny, ale tutaj mówię, ten migdał i figa tak fajnie się połączyło, równoważyło, także, także tak to ocenię. Ogólnie 15,90 chyba 9 były w Lidlu. Szczerze zawiodłam się właśnie tą na figą. A nie figą. Figą? Granatem się zawiodłam. Bo liczyłam, że jednak będzie granat. Jest delikatnie cierpki, a tutaj ani tej cierpkości nie było, ani tak wiecie, wyczuwalności w ogóle tego smaku. I dwie rzeczy, które Wam pokazałam na dzień dobry, czyli orężatka, oranżada wyborowa. W ogóle ona była kupiona na stacji, to Wam chyba powiedziałam na wstępie. Circle K, czy jak to tam się wymawia tą stację, nie wiem. W każdym razie, słuchajcie, ja za tą puszkę, tu jest 330, tak, mililitrów, dałam 3,69 i najlepsze jest to, że w różnych punktach na tej stacji były różne ceny. Jak się wchodziło na wprost, powiedzmy, cena była tam, jak się kupi dwie i jak się kupi trzy, to tam ileś wychodziło. Natomiast taka malutka cena to była chyba około 6 zł. Coś 6 chyba z kawałkiem. Przeszło się kawałek dalej, akurat poszłam zobaczyć coś tam, musiałam załatwić i przy okazji poszłam obejść, wiecie, na tej stacji dawno nie byłam, więc mówię, może coś fajnego trafię, takiego, czego jeszcze nie testowałam, nie jadłam, nie próbowałam i wtedy Wam dam właśnie znać, będzie test. No i rzuciłam się tę orężatkę, ale mówię tak, no ponad 6 zł, no to tak wiecie, no to średnio, ale dobra. Zastanowię się i może później wezmę. Przeszłam kawałeczek dalej i kawałek dalej były również te puszki i cena była 5, chyba 70 z kawałkiem, ale już nie było tej karteczki, że przy zakupie dwóch czy zakupie trzech jest taniej i tak dalej. Dobra, mówię, no może zapomnieli, wiecie, powiesić, no nie będę się czepiała, ale poszłam, słuchajcie, dalej i w lodówkach również były te puszki. Cena 3,69, żadnej dodatkowej kartki, że przy zakupie dwóch czy trzech taniej. No i dobra, wzięłam tą puszkę, mówię, chybił, trafił. Którą cenę pan mi nabije z tych trzech? Byłam bardzo ciekawa. I ku mojemu zaskoczeniu pan woła 3,69, więc dałam te 3,60, no tak mi się 3,69, tak mówię, ale chyba było tam około chyba 3,70, coś koło tego.
I dałam te pieniążki i mówię do pana, że w trzech punktach, mówię, w trzech miejscach macie zupełnie inne ceny. W jednej jest gdzieś 6, tutaj jest 5. Pan mówi, że niemożliwe. Na co skasował mnie pan, zapłaciłam, odeszłam i słuchajcie, przeszłam kawałeczek dalej, żeby jeszcze raz sprawdzić, czy może ja się pomyliłam, czy może faktycznie, wiecie, nie doczytałam. Ale nie, ja doczytałam bardzo dobrze i wróciłam się do pana i powiedziałam, że faktycznie w tych dwóch pozostałych miejscach ceny są zupełnie inne. Nie wiem, czy to jest celowe, czy też nie. Jeżeli osoby oglądające mnie są osoby, które pracują na stacjach, to dajcie znać, czy to jest jakiś taki chwyt marketingowy, taki myk, wiecie, żeby człowieka gdzieś tam zachęcić do siebie. Ja wiem, że ogólnie różne są triki marketingowe, chwyty są stosowane. No, pracowałam w handlu, wiem mniej więcej, na czym to polega, wiem, z czym to się je. W szkole miałam reklamę, marketing, więc też wiem, jak zachęcić klienta i tak dalej. Tu wydaje mi się, że właśnie też to tak na tym polegała cała ta, wiecie, polityka stacji i reklamy. Ale dobra, testujemy, żeby nie przedłużać. Szklanka jest. I tak jak mówiłam, jest to napój gazowany o smaku owocowym. Składniki: woda, cukier, dwutlenek węgla, kwas cytrynowy, koncentrat z czarnej marchwi, aromat. Składu dużego nie ma, ale też nie jest to jakoś, wiecie, no niby oranżada wyborowa, napój gazowany, smak sprzed lat. Zobaczymy, czy... Muszę się otworzyć? Pachnie? Pachnie jak ta oranżada, taka, wiecie, albo w woreczku, albo w butelkach, co były, te takie małe. Przelewamy, zobaczymy. O! Różowa. Swoją drogą dajcie znać, czy Wy pamiętacie oranżady w woreczku, jak się piło, wkładało słomeczkę i się piło. Wiecie, że to jest ten sam smak? Tylko po wypiciu mam wrażenie, że dosyć szybko ten gaz ucieka. Ale ogólnie bardzo, bardzo przyjemna, gazowana. Chociaż ja szczerze z gazowaną to tak wolałabym się nie za bardzo, bo później kiepsko się też czuję, ale czasami jest tak, że po prostu chce mi się strasznie czegoś gazowanego i wtedy taka oranżada jest jak znalazł, słuchajcie. Naprawdę bardzo fajna. Jeżeli miałabym polecić, to bym poleciła fajny smak, tak jak właśnie jak z dzieciństwa, jak ja pamiętam. I kolejne mamy chipsy, słuchajcie, ziemniaczane o smaku grzanki czosnkowej. Czy to ma rację bytu być dobrym, czy też nie? Lay's tak naprawdę co sezon wymyśla różne smaki, czy to na jesień, czy lato. Latem to już w ogóle jest mnóstwo, otworzę tylko, mnóstwo smaków, rodzajów i one są, za chwileczkę znikają, później zostają te tradycyjne, chociaż powiem Wam, że te tradycyjne też poniekąd według mnie troszeczkę zaczynają się psuć. Może dlatego, że po prostu zaczynają kombinować z innymi smakami, tak samo jest na przykład z ptasim mleczkiem wedlowskim. Jak były tylko dwa podstawowe smaki, to było to, jak było waniliowe, a później jak zaczęło się kombinowanie, nie powiem, bo niektóre są bardzo fajne smaki nowe, ale zaczęło się takie, wiecie, kombinowanie z innymi smakami, to ten tradycyjny, najważniejszy, który był jako pierwszy, stracił troszeczkę na smaku według mnie. Nie wiem jak u Was, też możecie mi dać w komentarzu, jakie jest Wasze odczucie w tej kwestii. Pachnie grzanką, ale czy takim czosnkiem mocno? Bardziej, powiedziałabym, troszeczkę mi pachnie cebulką. Zieloną cebulką bardziej mi pachnie. No ale dobra, testujemy. Miało już nie być, słuchajcie, chyba napompowanych tych chipsów. Z tego, co mi gdzieś tam świta. Dajcie mi znać też w komentarzu, czy się nie pomyliłam. To jest 200 gram. One chyba 9 zł niecałe kosztowały. Miało nie być tych pompowanych, czyli tak jak jest, wiecie, w opakowaniu to tak powinno być. No tutaj połowa opakowania to jest niestety powietrze. Ale dobra. Lejs jak lejs. W smaku czuć czosnek, ale cały czas pomimo tego czosnku gdzieś też jakbym miała cebulkę. Nie wiem czemu.
Powiem Wam, że dobra, tak jak ktoś pije piwo, to pewnie do piwa też by się fajnie sprawdziło. Ja akurat nie piję, więc nie sprawdzę tego, czy fajne połączenie, ale ogólnie taki dosyć taki świeży smak, taki wiecie, coś innego. Tak to jest, jak jest coś innego, to człowiek troszeczkę inaczej też podchodzi do smaku, mu smakuje. Jak już jadłabym, nie wiem, z 10 opakowanie, czy nawet drugie, trzecie, czy czwarte, podejrzewam, już one by mi tak nie smakowały. Mam tak z wieloma rzeczami. Nie wiem jak Wy, ale u mnie jedyne, co mi się nie nudzi, to nie nudzą mi się makaroniki, jak widzicie. I makaroniki mogę jeść, bo też staram się testować różne smaki tych makaroników, chociaż nie ma za dużego wyboru. Fakt faktem, ostatnio jakieś gdzieś tam się pojawiają, nie zawsze też kupuję, ale no staram się gdzieś coś tam testować. Także makaroniki chyba najbardziej mi gdzieś podchodzą, nawet jak jem już któreś, wiecie, opakowanie, no bo to są różne jednak smaki, a jeżeli chodzi o chipsy, to też nie wszystkie, mówię, tu może drugą paczkę jeszcze jakbym miała kupić, jeszcze by było dla mnie ok, smakowałoby mi. Podejrzewam, że od trzeciej paczki, jakbym miała gdzieś tam kupić i zjeść, to na pewno nie. Bo niestety Lejsy mają to do siebie u mnie, tak samo czy to są solone, czy paprykowe, czy cebulkowe. Zielona cebulka to też tak mam, jem, a po którejś opakowaniu to już mi za bardzo nie smakują. Ale te letnia taka edycja, właśnie limitowana edycja, jak najbardziej, słuchajcie. I co? Batonika proteinowe, tego białkowego nie będę testowała. Stwierdziłam, że chyba jednak zostawię go na później. Tym bardziej, że teraz zjadłam, wiecie, makaroniki. Tu mam słodką orężatkę, więc też nie chcę za dużo. Mam jeszcze pączka pistacjowego, którego później muszę zjeść. I rozpoczynanie tego batona to chyba nie jest najlepszy pomysł, żeby tylko Wam go przetestować i go później gdzieś odłożyć. I pewnie bym o nim zapomniała. Być może jak będę gdzieś w drodze, albo gdzieś będę pod zadomem i nie zapomnę, to dam Wam znać, jak on smakuje. A jeżeli ktoś go testował, to dajcie znać. Zresztą możecie też napisać, czy którykolwiek z tych produktów, które dzisiaj Wam przedstawiłam i testowałam, czy testowaliście, czy Wam smakowało, czy widzicie je pierwszy raz. Powiem Wam, że ja dużo rzeczy widzę ogólnie takich nowych, takich nowinek, czy to spożywczych, takich wiecie, czy mrożonek jakiś taki, dzisiaj w Lidlu widziałam mnóstwo, ale też nie chcę kupować, bo jak my za jakiś czas będziemy wyjeżdżać, żeby wszystko, wiecie, zostawiać. To, co jest mrożone, to jeszcze mogę zamrozić, tak? Bo tylko wyjmę tyle, ile potrzebuję do testu, powiedzmy, czy do zjedzenia. A takie rzeczy, tak jak tutaj otworzyłam makaroniki, czy te chipsy, czy picie, no to takie rzeczy, wiecie, muszę teraz troszeczkę z głową, żeby nie było, że ja to zostawię w lodówce, czy gdzieś na półce i to po prostu po przyjeździe się zepsuje, także no, to by było, kochani, na tyle. Ja oczywiście dziękuję Wam gorąco za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, bo cały czas jak patrzę na te statystyki, to większa część osób oglądających mnie, komentujących, nawet lajkujących, nie subskrybuje mojego kanału. Także będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz i naciśniesz ten czerwony przycisk, żeby zrobił się szary. I cóż, wszystkiego dobrego, cudownego weekendu. Dajcie znać, jak u Was pogoda, jak się czujecie, jak mijają Wam wakacje, czy myślicie już o szkole, jak gdzieś tam już powoli ukierunkowuje moje dziecko, żeby robiło listę i tak dalej, ale moje dziecko stwierdziło: mamo, jeszcze lipiec się nie skończył, a Ty już mówisz o rzeczach szkolnych. Ale prawda jest taka, że jak minie lipiec, słuchajcie, to ten sierpień minie bardzo szybko. Zresztą zobaczcie, no już mamy 20 lipca, tak? Za tydzień będzie miesiąc, 21, przepraszam, było zakończenie. No to w niedzielę będzie miesiąc, jak dzieciaki skończyły szkołę i jest tych miesiąc tych wakacji. One zleciały raz, dwa, słuchajcie, naprawdę zleciały raz, dwa, więc no. I cóż, ja jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego i wracam do czytania książki. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym filmiku. Pozdrawiam, pa, pa.